Słuchajcie, mam taką propozycję. Czy... Powiem wam, że tak, jak mówimy o tych, kto kontrolować te pytania i tak dalej, dyskusje są naprawdę nieraz ekscytujące. No, ale to trzeba, bo nie miałbyś... Ale poczekaj. Ale i nie mają końca. Można się tak zagadać do godziny 4 nad ranem. Aż sen przyjdzie, prawda? 5 nad ranem to była, czy 4 nad ranem? 4 nad ranem, dobrze. I słuchajcie, to jest niesamowite, że gdzieś w tym swoim takim doświadczaniu różnych rzeczy odstawiłem jakiekolwiek rzeczy związane właśnie z takim terapeutyzowaniem czy nauczaniem kogokolwiek. Jeżeli kogoś nauczałem tutaj, to proszę wybaczcie, nie słuchajcie mnie, to jest w ogóle jakaś pomyłka. Gdzieś tam szkoliłem się jako terapeuta zajęciowy, specjalizowałem się w psychoterapii, potem w ogóle nawet był etap, gdzie chciałem zostać pastorem, ale to gdzieś tam poszło w przeszłość, aż w końcu gdzieś tam mam taki fajny dyplom, że jestem, no nie jestem mistrzem, ale rzemieślnikiem bioenergoterapii, kolejny dyplom jakiś tam jeszcze i jeszcze. I to wszystko gdzieś tam odstawiłem. Bo tak naprawdę odkryło się we mnie tak naturalnie to, że nie jestem po to, żeby kogokolwiek terapeutyzować, ani komukolwiek pomagać. To tak brzmi mocno, bo jak? Jest tyle ludzi, którzy potrzebują pomocy. Głęboka świadomość się pojawiła tego, że każdy ma swoją wyjątkową, niepowtarzalną ścieżkę w rozwoju, w odkrywaniu siebie, rozpoznawaniu. Czy to jest choroba, czy to jest stan jakiś psychiczny, czy to jakaś sytuacja rodzinna, czy cokolwiek innego, to są te wyzwania, w których możemy rozpoznać swoją moc w tym, żeby właśnie przez to coś, przez to ograniczenie dotknąć swojej tej, dotknąć, rozpoznać, uwolnić to, kim naprawdę jesteśmy. Ale łatwo nam jest gdzieś tam się rozczulać nad sobą w tym ograniczeniu, które nas spotyka w jakimś sensie. I to też jest etap. Dlatego nieraz spotykamy się, rozmawiamy, inspirujemy, czy tam coś czytamy, czy szukamy. I nawet ci terapeuci tak zwani mają też swoją rolę. Każdy z nas w jakimś sensie w tej roli czasami był, czy nie był. I jest tak, że one są też potrzebne, ale są pewnym etapem do tego, że no nie, ty już teraz, ty kurczaku, idź sam. Będziesz latał teraz orle sam, wyjdź z tej dziupli, już tutaj nie siedź, ile mogę ci przynosić jedzenie. Idź sobie sam znajdź to jedzenie. No rusz te cztery litery i zacznij dbać o siebie, a nie. I zobacz, że jesteś boskim istnieniem. Ile, jak długo byłeś się uzależniał od innych? I element, który mi tak głęboko przyszedł, mnie poruszył niesamowicie, to było to, że kiedy mogę spotykać się z ludźmi, czy indywidualnie, ostatnio było na Harmonii Kosmosu, miałem takie dwie torby ze sobą, nosiłem i powiedziałem, kto chce, to może ze mną zagrać. I tak, jedna osoba, potem druga, trzecia i tak sobie szliśmy gdzieś tam w jakieś miejsce, siadaliśmy naprzeciwko siebie. Te osoby nie muszą grać jakoś tam w przeszłości, po prostu może był to nawet nieraz ich pierwszy raz. I patrząc sobie w oczy, zaczynaliśmy grać. I to, co gdzieś tam w moim życiu, doświadczeniu odkryłem i doświadczyłem, o nie raz, najcudowniejsze doświadczenie właśnie w spotkaniu się dusz, kiedy te dusze patrzą, kiedy ten bębny sprawia, że normalnie ten umysł się zawiesza, bo on cały czas tam coś jeszcze może snuć, jakąś historię. I to jest spotkanie, w którym tak zwana, w cudzysłowiu, terapia się odbywa dla jednej i dla drugiej strony. Bo płynie to, co ma płynąć, i zostawmy jakąś koncepcję, intencję, że to uzdrowienia tego, tamtego i tak dalej. Niech płynie to, co najlepsze do ciebie. Niech płynie dla ciebie to, co jest doskonałe. To, jak energia ma płynąć, to tak popłynie. Ta najlepsza energia. I powiem wam, że zrobiła się w tym niesamowita ekscytacja, bo moment, kiedy gdzieś tam
zaczynałem doświadczać jeszcze bardziej tego czystego kanału, który przepływał przez całe moje ciało, tej energii, to tak naprawdę przeróżne sytuacje były takie doświadczenia, że spotykam się z ludźmi. Nie zawsze, to jest różnie, nie wiem. Nagle ta osoba... Dobrze, może nie będę tego aż tak mówił szczegółowo, ale ta energia jak płynie czysto, to dzieje się w dwie strony i dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy dla mnie. I było tych sytuacji mnóstwo. Dlatego chciałbym, jak ktoś będzie chciał ze mną zatańczyć, to tak powiem z uśmiechem, ktoś to może nigdy nie grał na bębnie, a chciałby zagrać, a może nigdy, ale myśli od długiego czasu, ale dziś tam ma jakąś ekscytację, bo ci co grali, to już chociaż też, no, chciałoby się zagrać z każdym z was. A z racji tego, że tutaj Gosia jutro ma zajęcia, gdzieś tam idzie, musi mi się przygotować. Żartuję. Nie, generalnie to jest tak, że pomyślałem sobie właśnie o tym, żeby jak ktoś by właśnie taki był odważny i chciałby ze mną zagrać, to bardzo byłoby miło mi i byłoby to dla mnie zaszczytem spotkać się z tą duszą i zaprosić was wszystkich do tego spotkania, bo to będzie też taka medytacja dla każdego z nas. I po prostu pobyć sobie, bez tego myślenia, co kochać, jak być wdzięcznym i tak dalej. Ojej, co zrobić, ile ćwiczeń, żeby być jeszcze bardziej radosnym, uśmiechniętym. Kurde, można się nieźle z tym zapunktować, ten punkt. Uwolnić to wszystko, na luzie po prostu, mieć troszeczkę wyśpiewane na wszystko. To kto tutaj taki chętny? O, już, wyszła pierwsza. Ja mam pogodę ze sobą, możemy w trójkę. Ale wiesz co, nie, chciałbym zrobić to w tej chwili we dwójkę, żeby był ten kontakt wzrokowy. Okay. To zapraszam cię tutaj, do przodu. Masz jakieś podróżeczkę? Patrz. Jakaś rodzaj takiej, można powiedzieć, prezentacji dla was, żebyśmy zobaczyli, że tak też można. Można tak. Czasami pamiętam taką sytuację, gdzie ktoś siedzi przede mną i zaczyna, chce grać tak samo jak ja. Ja tam sobie tam pukam i chcę w taki sam sposób naśladować. I gdzieś tam ten umysł ma takie staranie, takie chcieństwo, żeby tak samo. I tam tu wybija się z rytmu, znowu wraca. A tak naprawdę, żeby to puścić. To jest taki najciekawszy, najcudowniejszy moment, żeby puścić, po prostu puścić. I słuchajcie, jeszcze inna rzecz. Pamiętam taką sytuację, jak bębniłem, idąc na górę Ślęża. I był taki moment, że tam ktoś się do mnie potem zgłosił, że no ten ktoś tam jeszcze był jakiś inny człowiek, który też bębnił i my byliśmy tak troszeczkę rozstawieni w jakiejś odległości, bo to był taki monopolist, wiele osób wchodziło na tą górę, że tamten tak trochę nieregularnie bębnił. No ja trochę bardziej regularnie, tak to ujął. I to go rozpraszało, wybijało z medytacji. To teraz powiem wam tak, dajcie dziecku małemu 4, 5, 6, 8 lat, jak ono zabra. I ta nieregularność jest największym darem dla nas. I regularność też jest darem. Ale w tym, żeby właśnie umysł, on chce się tak bardzo gdzieś tam wejść w jakieś szufladki, taką regularność. A wiesz, co przed chwilą zrobiłeś? Wszedłeś w taką szufladkę. Miałeś możliwość wejścia w coś nowego. Może wejdziesz za chwilę. Może wejdę. Ale co będzie, to nie wiem. A skoro tak to widzisz, to... Tak, to super. Nie, ja chcę widzieć ten. Tak, ten. Ja mam w ogóle taką zabawę w tym wszystkim, taką urokliwą zabawę, że jeden bęben jest bardziej z taką energią żeńską. Czyli bogini się odezwa. Drugi jest z energią męską. Można się wymieniać później, ale chciałem od tego zacząć. Ale to jest też forma prezentacji. Ja nie wiem, czy to w całości zrobimy, bo to jest też... bym mógł jeszcze opowiedzieć, dlaczego... Kiedy to się kończy? To się nie kończy. Podchodzi się do tego bez końca.
koniec sam przychodzi. To są różne jeszcze rzeczy, a jesteśmy jakby tutaj w grupie i to chciałbym. Chciałbym. Dobra. Proszę bardzo. Grałeś już kiedyś? Nie za bardzo. Nie za bardzo, tak. No słuchaj, tak mówiąc o takich technicznych rzeczach, jest kwestia taka, że niektórzy tak wiesz, biją tak, prawda? Wystarczy, ten pałeczka jest na tyle leciutka, że jak sobie złapiesz dwoma tymi pałeczkami, oczywiście znajdziesz swój sposób, to wtedy jest po prostu łatwiej, a nie cała ręka się męczy. Bo to też tak czasami nieraz jest, że chce się tak mocno uderzać. I nie bój się w tym, żeby po prostu tak troszeczkę nawet pierdychnąć, jakby się chciało w ten bęben, po prostu wyrażając siebie. I to, co jest dla mnie takie ważne, to oczywiście to nie jest też, że musi być tak czy inaczej. Fajnie, kiedy będziemy sobie patrzeć w oczy. Jeżeli będziesz miała potrzebę zamknąć te oczy, proszę bardzo. Jakbyś potrzebę miała nie, śpiewać czy coś, czy poruszać się, to tak. Możemy to też robić na stojąco tańcząc, na przykład wokół tego ogniska. Ale to zostawmy sobie na ognisko, jak kiedyś tutaj zaprosi nas Gosia na jakieś ognisko, to wtedy będziemy tańczyć przy bębnach przy ognisku. Dobrze? Dobrze. Ja zacznę grać. Możesz zacząć tak samo i po prostu będziemy. Tak? A jak masz na imię? Kasia. Kasia. A, Mariusz. Miło mi. Mariusz. Jeszcze jedna rzecz. Jak ten bęben będzie tak leżał na kolanie albo gdzieś, traci ten rezonans swój.
Ta końcówka jakaś ekspresja była na koniec. Coś wyrzucenie z siebie. No jak ja kiedyś ryknę. Kiedyś? To może dzisiaj, co? Chyba kiedyś. Kiedyś nie wiem. Dzięki ci wielkie. Kochani. Trzeba zejść, wrócić. Dobra. A myślę, że tutaj już jakby wiele rzeczy sobie powiedzieliśmy, wiele rzeczy zostało powiedzianych i jeszcze byłoby fajnie na przykład, ale to myślę, że następnym razem sobie właśnie z bębnem i z dźwiękiem pobawić się. To jest takie niesamowite, jak można uruchamiać ten intuicyjny dźwięk, który jest dźwiękiem takim właśnie tą naszą melodią serca. Bez jakiejkolwiek oceny, historii, umysłu, że to tak, czy inaczej ma wyglądać. Po prostu, czy to ma być tak, czy tak.